przechodzimy do procedowania druków uchwał na projekcie 14 i 14a. Zostałem upoważniony przez wnioskodawców do zreferowania, proszę Państwa, uchwały nr 14, jak i również projekt uchwały nr 14 i projekt uchwały nr 14a. Wnioskodawcy do projektu uchwały nr 14 wnoszą, proszę Państwa, zmianę w zakresie uzasadnienia, które będzie brzmiało w następujący sposób. Bardzo bym prosił, żebyście Państwo radni sobie to zanotowali. Nowa Huta jest dzielnicą o dużej liczbie placówek kulturalnych, oświatowych i miejsc kultu rodzinnego. Ograniczenie ilości punktów całodobowej sprzedaży alkoholu oraz ograniczenie limitu wydawanych koncesji podniesie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Dalszym działaniem byłoby zaostrzenie kryteriów koniecznych do spełnienia, by uzyskać koncesję na sprzedaż alkoholu. Jest to poprawka wnioskodawców, czyli Komisji Prawa i Porządku Publicznego do druku nr 14. Proszę Państwa, w imieniu zarządu wycofuję druk nr 14a, ale równocześnie zgłaszam poprawkę w imieniu grupy radnych do projektu uchwały nr 14, która poprawka brzmiałaby w następujący sposób. Jest to paragraf pierwszy z druku 14a. Wnosi się do prezydenta miasta Krakowa o podjęcie działań zmierzających do ograniczenia ilości całodobowych punktów sprzedaży alkoholu na terenie dzielnicy Nowa Huta. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy, proszę Państwa, do głosowania. W pierwszej kolejności głosujemy poprawkę do druku nr 14, która brzmi: zmiana całkowita paragrafu pierwszego na następujący zapis. Wnosi się do prezydenta miasta Krakowa o podjęcie działań zmierzających do ograniczenia ilości całodobowych punktów sprzedaży alkoholu na terenie dzielnicy 18 Nowa Huta. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Przechodzimy do przyjęcia projektu uchwały na druku nr 14, projekt Komisji Prawa i Porządku Publicznego w brzmieniu: w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych na terenie dzielnicy Nowa Huta. Paragraf pierwszy. Wnosi się do prezydenta miasta Krakowa o podjęcie działań zmierzających do ograniczenia ilości całodobowych punktów sprzedaży alkoholu na terenie dzielnicy 18 Nowa Huta. Paragraf drugi. Wnosi się do Rady Miasta Krakowa i prezydenta miasta Krakowa o ograniczenie limitu wydawanych koncesji na sprzedaż i wyszynk alkoholu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Nowa Huta jest dzielnicą o dużej liczbie placówek kulturalnych, oświatowych i miejsc kultu religijnego. Ograniczenie ilości punktów całodobowej sprzedaży alkoholu oraz ograniczenie limitu wydawanych koncesji podniesie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Dalszym działaniem byłoby zaostrzenie kryteriów koniecznych do spełnienia, by uzyskać koncesję na sprzedaż alkoholu. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały na druku nr 14, który był projektem Komisji Prawa i Porządku Publicznego.